przyspieszyła budowa gazociągu Baltic Pipe. Ta inwestycja zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz niezależność od dostaw gazu z innych krajów. Gazociąg Baltic Pipe ma połączyć złoża gazu ziemnego w krajach skandynawskich z Polską. Jego budowa jest już na finiszu. Błękitne paliwo z norweskich szelfów popłynie już 1 października 2022 roku. Ta inwestycja jest kluczowa dla rozwoju polskiej gospodarki. To jest fundament naszego bezpieczeństwa energetycznego, dlatego że zapewnia nam dywersyfikację dostaw gazu. Podkreśla ekspert do spraw energii Remigiusz Nowakowski. Dzięki tej inwestycji Polska będzie niezależna od rosyjskich dostaw gazu ziemnego. Będziemy też mogli otworzyć się na inne kierunki dostaw. Na inwestycji skorzystają także inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Posiadając dostęp do gazu z innego kierunku dostaw niż tylko rosyjskiego, będziemy w stanie również oferować ten gaz do naszych partnerów, jakim jest na przykład Ukraina. A więc to wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie to również możliwość odegrania przez Polskę roli hubu gazowego w tej części Europy. Baltic Pipe odegra także ważną rolę w transformacji energetycznej. Jak wiemy, ponad 70% energii elektrycznej w Polsce pochodzi z węgla i żeby przejść do energetyki neutralnej klimatycznie opartej na źródłach odnawialnych, będziemy potrzebować paliw pomostowych, będziemy potrzebować gazu ziemnego. Szacuje się, że dzięki realizacji projektu Baltic Pipe rocznie do Polski będzie dopływać 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Obecnie trwa ostatni etap budowy gazociągu. Gaz-System rozpoczyna proces układania gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Na pokładach trzech statków odpowiedzialnych za budowę gazociągu trwają ostatnie przygotowania przed rozpoczęciem układania gazociągu na Morzu Bałtyckim. Poinformował Gaz-System, spółka odpowiedzialna za budowę tej części gazociągu. Do końca roku ma się zakończyć spawanie podwodne magistrali.